Magda Goroszankin, zapraszam na rozmowę z panią Barbarą Nałęcz-Nieniewską, autorką, scenarzystką, reżyserką filmu Kwiaty i jaszczury, historia Majoliki Nieborowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani Barbaro, podjęła się pani bardzo odważnego zadania w naszym odbiorze, ponieważ pokazać historię Majoliki, którą myślę, że tutaj na terenie każdy zna, nie jest chyba łatwo. Tylko my znamy produkty, znamy wyroby, a nie znaliśmy chyba do końca tej historii. I zrobiła to pani w sposób wyjątkowy, bo zamiast robić film promocyjny, gdzie wjeżdżamy, pokazujemy, jak to się robi, pani sięgnęła do historii. Dlaczego dla pani to było tak ważne, żeby nam to pokazać? Mogę powiedzieć, że trochę takie było zadanie, że to miało być film o historii manufaktury Majoliki, ale jeżeli opowiadamy o historii, to trzeba było dojść też do współczesności, bo myślę właśnie, że to jest piękne w tej historii, że Majolika, mimo że przez wiele lat nie funkcjonowała ta manufaktura, to jednak została reaktywowana po wielu latach i do dzisiaj działa. Ja w ogóle się specjalizuję w filmach o tematyce historycznej. Bardzo lubię tego typu filmy robić, więc to była też sama przyjemność dla mnie tak naprawdę. Przyjemność też dla nas ogromna, widząc ten film, bo też historia niesie to ze sobą, że chcemy zobaczyć, jak to wyglądało od podstaw. Pani się tutaj tego podjęła i dopięła to, myślę, na najwyższym poziomie, mogę tak dzisiaj śmiało powiedzieć, bo troska o każdy szczegół, nie tylko o to, żeby pokazać piękny kadr pałacu w Nieborowie, ale także pokazać aktorów, którzy wcielili się w rolę tych, którzy dbali o to, żeby o Nieborowie i o Majolice słuch nie zaginął. Generalnie w jakiejś mierze ten film miał mieć też taką formę, powiedzmy, edukacyjną, ale jednocześnie właśnie zależało mi, żeby on był też ładny pod względem artystycznym, żeby po prostu się go przyjemnie oglądało, żeby miał piękne zdjęcia, żeby pokazać przede wszystkim piękno tego miejsca, Nieborowa, Arkadii i samej manufaktury Majoliki. I ja też bardzo lubię w filmach dokumentalnych właśnie łączenie technik, czyli zdjęć fabularnych, dokumentalnych i animacji, ponieważ ja w dużej mierze w swoim życiu zawodowym zajmowałam się właśnie filmem animowanym, więc wiedziałam, że tę animację chcę też tutaj wykorzystać, tym bardziej, że właśnie jest dużo zachowanej pięknej ikonografii związanej z historią manufaktury Majoliki i chciałam ją też w ciekawszy sposób, atrakcyjny dla widza pokazać, dlatego postanowiłam ożywić te historyczne obrazy. Myślę, że już sam tytuł zaciekawia, Kwiaty i jaszczury. O ile kwiaty bardzo często widzimy na produktach Majoliki i wiemy, że tutaj Nieborów to zagłębie kwiatów, no też województwo łódzkie nie bez kozery nazwało tutaj to miejsce ogrodem Polski. Te jaszczury bardziej zastanawiały, ale film myślę, że wszystkim to dokładnie wyjaśni, tym bardziej cieszy, że będziemy mogli go oglądać nieco częściej. Ja jeszcze do samej produkcji powrócę, jak długo przygotowywała pani i scenariusz, i cały ten film, bo kadry, film trwa około 15 minut. Widzimy kadry, które tutaj dzieją się tu i teraz, mam na myśli porę roku, ale pewnie prace trwały zdecydowanie dłużej. No tak naprawdę film powstał w kilka miesięcy, chociaż normalnie, szczerze mówiąc, powinno być trochę więcej czasu na to, więc to była bardzo intensywna praca. No zaczęło się od napisania scenariusza i stworzenia storyboardu. Ja zawsze staram się storyboardy robić, czyli rozrysowuję każde ujęcie wcześniej, żeby dokładnie wiedzieć, w jaki sposób filmować. I to było gdzieś, powiedzmy, na początku roku powstało, natomiast zdjęcia do filmu odbyły się w połowie maja i trwały 3 dni. Te zdjęcia fabularne z aktorami w kostiumach i dokumentalne. Natomiast po tym już była cała postprodukcja i równolegle powstawała animacja, jak i postprodukcja dźwięku, obrazu, komponowanie muzyki i to było dosyć, no i montaż oczywiście, i to było dosyć trudne, dlatego że zazwyczaj powinno być tak, że najpierw film jest zmontowany i animacje są wszystkie zrobione i dopiero wtedy idzie do udźwiękowienia, a tutaj to trochę musiało równolegle się odbywać, że na przykład dźwiękowiec i kompozytor dostawali jeszcze nie w pełni skończony film, na przykład animacje w postaci tak zwanych animatików, czyli tylko takich szkicowych animacji, żeby wiedzieli, jak czasowo się wpisać z tym swoim działaniem dźwiękowym, więc no po prostu ten deadline tak zwany był dosyć krótki, czasami tak to jest, takie wymogi producenckie, ale mimo wszystko udało nam się to rzeczywiście spiąć, myślę, że rzeczywiście z całkiem dobrym efektem. No ja też muszę powiedzieć, że pracuję z ekipą, którą już znam od lat, że już po prostu przez lata pracy twórczej z różnymi osobami pracując już się dotarliśmy, wiem z kim mi się dobrze pracuje, jaki będzie efekt, więc to też bardzo w pracy pomaga. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale czasem chyba łatwiej przedstawić historię takiego miejsca i takiej też manufaktury, jaką jest Majolika, w długim filmie, w takim, który by trwał godzinę, półtorej, gdzie moglibyśmy się zastanawiać nad każdym elementem. Pani spięła całość i z dużą treścią, bo to też nie sztuka zrobić film, który nie ma treści.
ten ma treść, opowiada pewną historię, to jest w 15 minut. Nie wiem, czy łatwiej, czy trudniej, jeżeli ten film jest krótszy. Trudno powiedzieć, to w sumie trudne pytanie jest. Ja przy pisaniu scenariusza korzystałam z pamiętników Michała Piotra Radziwiłła. Wiele tej narracji, która w filmie się pojawia, to są oryginalne słowa, które właśnie ten twórca Manufaktury zapisał. Więc rzeczywiście dlatego też wymyślałam, żeby to on opowiadał nam tę historię. No właśnie można by się zastanawiać, czy przypadkiem z kolei w tak krótkiej formie może nie jest przeładowane tą treścią, ale no starałam się to jakoś w miarę wyważyć. Mamy, no jednak też bardzo lubię tego aktora, właśnie, który u nas grał, Arkadiusz Detmer, on też właśnie czyta tą narrację, on po prostu też bardzo pięknie czyta i dobrze się go słucha, więc no jakoś, no wiadomo, trzeba było to w skrótowej formie opowiedzieć, ale wydaje mi się, że tak akurat. Tak akurat, żeby zahaczyć o tą historię, żeby też ją poznać i chyba zachwycić się tym miejscem na nowo. I muszę już tak na zakończenie zapytać właśnie o pani zachwyt nad Nieborowem, bo dostać zlecenie, tak, proszę zrobić film o Nieborowie, to jedno, wyjść z taką inicjatywą, ewentualnie to drugie, ale chyba trzeba też czuć to miejsce i w jakiś sposób je kochać, na pewno szanować, żeby podejść do tego filmu bardzo ambitnie i z dużą taką dozą szacunku do samego miejsca i do historii, bo teraz mamy mnóstwo filmów, które można zrobić w formie reklamy, w formie promocji. To nie jest film reklamowy na zasadzie przyjedźcie, kupcie coś z Majoliki, tylko poznajcie rzeczywiście historię tego miejsca. Czy pani ta historia jest w jakiś sposób bliska? No, mogę powiedzieć, że tak, bo ja z Nieborowem już współpracuję od lat, więc już tutaj nieraz bywałam i robię dla Nieborowa takie krótkie animacje promujące różne wydarzenia, więc dobrze to miejsce znam. Także muszę powiedzieć, że każdy mój pobyt w Nieborowie to zawsze jest wrażenie. Powiedzmy, że bywam tu raz na miesiąc albo raz na kilka miesięcy i zawsze jestem przeszczęśliwa, że po prostu jest to tak pięknie, od razu jakby wypoczywam i zachwycam się pięknem tego miejsca. No i też wspaniale się pracuje z ludźmi, którzy tutaj pracują. No, kuratorka Nieborowa, pani Monika Anczak, jest rzeczywiście niezwykłą osobą, pełną różnych inicjatyw, które umie zrealizować i rzeczywiście dzięki temu też to muzeum żyje. I w ogóle wszyscy pracownicy są bardzo tacy zaangażowani. No, wiem też, że część z nich to są potomkowie radziwiłłowskiej służby, więc oni są po prostu od pokoleń związani z tym miejscem i kochają to miejsce. Więc po prostu rzeczywiście wszyscy z wielkim sercem tutaj pracują i działają. Wspomniała pani o tym, że w jakiś sposób też kocha pani to miejsce. My, mam nadzieję, że też dzięki też pani filmowi będziemy mogli trochę lepiej poznać historię przestrzeni, które dobrze znamy, a może nie zawsze o nich mamy pełną wiedzę. No i rodzi się pytanie, czy będą jakieś kolejne produkcje, bo Majolika to jest cząstka Nieborowa, bardzo ważna, no niemniej jednak sam Nieborów sam w sobie jest zachwycający, historię ma przepiękną, której jeszcze nikt do końca nie sfilmował. No to prawda, oczywiście pomysłów jest pełno, dlatego że to miejsce bardzo inspiruje i ja fascynuję się historią, jak już wspomniałam, i właśnie film o tematyce historycznej zazwyczaj robię, więc chciałabym je robić i mam taki zamiar napisać scenariusze, ale zawsze problemem jest finansowanie, bo filmy niestety nie są tanie, także zawsze trzeba o to jakoś zawalczyć. No tutaj wspaniale, że właśnie Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego się zdecydował sfinansować taki film. Może jeszcze wspomnę, bo myślę, że to dla widzów jest ważne, gdzie będzie można film zobaczyć, bo on ma docelowo być częścią wystawy w Manufakturze Majoliki, także za jakiś czas będzie można go tam oglądać, ale też postaramy się zrobić jakieś projekcje kinowe, jeszcze taką premierę kinową w Łodzi, w jakimś kinie łódzkim i może nam się też nawet uda jakieś emisje w telewizji zrobić. Także no, będzie jeszcze szansa, żeby go oglądać. Bardzo na to liczymy. Za kolejne produkcje trzymam bardzo mocno kciuki, bo myślę, że to jest ważne, żeby ta wyższa kultura przenikała nas cały czas, zwłaszcza, że dotyka bardzo ważnych elementów też naszego życia, bo my tutaj żyjemy, my odwiedzamy to miejsce i dobrze by było o nim wiedzieć coś więcej niż tylko to, że ma piękny pałac i byli tu Radziwiłłowie. Więc powodzenia, trzymam bardzo mocno kciuki, a za Kwiaty i Jaszczury bardzo dziękuję. Myślę, że w imieniu swoim, jak i wszystkich widzów, którzy będą okazję mieli go zobaczyć. Dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję przede wszystkim publiczności, że się tak licznie zebrała dzisiejszego wieczoru.